Elektrownia wodna w Kuźnicach została uruchomiona w 1934 roku. Jej nazwa pochodzi od Kuźni, która znajdowała się wcześniej w tym miejscu. Elektrownia w Kuźnicach wraz m.in. elektrownią straszyn oraz prędzieszyn jest elektrownią kaskadową. Oznacza to, że taka sama ilość wody, która przepłynie przez poprzednie elektrownie, musi pokonać również elektrownię w Kuźnicach. Przed budową elektrowni w tych okolicach. Oprócz już wspomnianej kuźni znajdowało się również kilka młynów. Na początku XX wieku miasto Gdańsk przejęło okoliczne tereny. Została podjęta decyzja o rozwoju energetyki i przebudowie istniejących stopni wodnych. Budowa w tym miejscu elektrowni wodnej wiązała się z podniesieniem poziomu lustra wody, co skutkowało likwidacją poprzedzających spiętrzeń i młynów. Powojenny rozruch nastąpił 10 lipca 1945 roku, elektrownia przeszła w 1962 roku daleko idącą modernizację, polegającą na wymianie starej turbiny na nową, śmigłową z nastawnymi łopatkami wirnika.